Akt codziennego porannego daru Ojca Venantego Katowieńca. Modlitwa. Mój wieczny Boże, z głęboką pokorą upadam przed Twoim nieskończonym majestatem. Oddaję Tobie cześć. Oddaję Tobie wszystkie moje myśli, słowa i czyny tego dnia i postanawiam wszystko czynić z miłości do Ciebie. Wielbić Twoją boską wolę, służyć Tobie, wysławiać Cię i błogosławić, uzyskać oświecenie tajemnic naszej świętej wiary, osiągnąć zbawienie i zaufać Twojemu miłosierdziu, przebłagać Twoją sprawiedliwość za liczne moje ciężkie grzechy, a jednocześnie przynieść ulgę duszom cierpiącym w czyśćcu i wyprosić łaskę prawdziwego nawrócenia wszystkich grzeszników. Każde moje działanie pragnę wykonywać w zjednoczeniu z najczystszymi intencjami Jezusa i Maryi, a także wszystkich świętych w niebie i sprawiedliwych żyjących na ziemi. Przyjmij, mój kochający Boże, moje dobre intencje i obdarz łaskawie swoim błogosławieństwem, skuteczną łaską. Abym do końca życia nie popełnił żadnego grzechu śmiertelnego, zwłaszcza dzisiaj, kiedy gorąco pragnę i planuję uzyskać wszystkie odpusty, na jakie mnie stać. Pragnę także być obecny przed najświętszymi ofiarami, które będą dzisiaj sprawowane na całym świecie, aby je składać za dusze cierpiące w czyśćcu, aby mogły zostać wyzwolone od męk. Amen. Treść tej modlitwy pochodzi z osobistego notesu ojca Venantego Katowieńca.